Cześć, z tej strony ja witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj prosiliście o porównanie Art Warfare z WoTem. Jest to najbardziej sensowne porównanie, bo War Thunder był ciutkę inną grą, jeśli chodzi o czołgi, w sensie samej rozgrywki, modelu obrażeń i tak dalej. No a tutaj Art Warfare czerpie bardzo dużo z WoTa, jeśli chodzi o model rozgrywki. Oczywiście mamy zmienione realia, są to czasy bardziej współczesne, no i okres powojenny do dzisiaj. No i może zacznijmy od grafiki, którą mamy przy okazji w tle. Będę tutaj puszczał filmiki, żeby coś się działo, mogliście pooglądać, a prezentacja tutaj gry ogólnie na tych filmach robi naprawdę spore wrażenie, przynajmniej na mnie. Jeśli chodzi o grafikę, no tutaj silnik, jaki ma amerykańska firma, jest naprawdę, naprawdę dobry i pozwala na bardzo wiele, dlatego efekty wizualne, tutaj cząsteczkowe, wszystko to, co się dzieje na mapie, wygląda naprawdę bardzo dobrze, a ma wyglądać jeszcze lepiej, bo twórcy jeszcze obiecują jeszcze lepsze efekty cząsteczkowe. Jeszcze lepsze tutaj detale mają być, no i cały czas jest robiona optymalizacja całkiem dobra, że coraz więcej komputerów może sobie śmiało korzystać na, powiedzmy sobie, zadowalającym poziomie i całkiem fajnie się bawić. Jeśli chodzi o dźwięk, bardzo fajne klimatyczne mamy tutaj muzyczki, tutaj po około 200-250 bitwach mi się dalej nie znudziły. Jeśli chodzi o dźwięki, no tutaj wystrzały jeszcze według mnie są niektóre do dopracowania, zwłaszcza ciężkie działa powinno się słyszeć, że strzelamy z porządnego działa i efekt wybuchu musi być konkretny. No tutaj WoT pracował nad tym wiele lat i dalej dopiero na porządnym sprzęcie słychać, tak jak być powinno w World of Tanks, te wybuchy. Tam już są one dosyć fajnie dopracowane i nie ma za bardzo co się czepiać. Więc pod tym względem wygląda to w World of Tanks znacznie lepiej. Ale jeszcze miałem porównując grafikę, no wypada WoT bardzo, bardzo słabo. No teraz wprowadzane są te wszystkie modele HD. One nie uratują sytuacji tutaj. WoT, jeśli chce dalej się rozwijać, musi w końcu przejść na ten silnik, na którym ma się znajdować. Tutaj cały czas twórcy się tam usprawiedliwiają, że no nie wiem, jest to dosyć trudne i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie, jak wychodzi War Thunder, pamiętacie, było pokazane właśnie, że tam strzelało się w budynki w WoTie i te budynki się tam niszczyły, cegiełki nawet zostawały na czołgach. No bardzo fajnie to wyglądało. Minęło już chyba półtora czy dwa lata, dalej tego nie ma. Podejrzewam, że nie będzie, chyba że Armed Warfare zacznie tutaj podbierać w milionach graczy dla WoTa, wtedy nie będą mieli wyjścia, będą musieli zmieniać bardzo dużo, już nie wystarczy dodanie paru nowych czołgów, no bo no nie tędy droga. Teraz WoT praktycznie poza dodaniem twierdz, które są całkiem fajne, się nie rozwija, stoi w miejscu w większości wypadków. Te wszystkie nowe patche są, no nic nowego nie wznoszą, prawda? Jest zazwyczaj jakaś mapa, parę nowych czołgów, coś tam jest balansowane. Nuda. No wieje nudą. Tak jak mówię, twierdzę, bardzo fajny pomysł. Takich właśnie trybów trzeba więcej i takie tryby sprawią, że WoT dalej będzie no, bardzo długie lata grą, która się nie nudzi, bo endgame w tego typu rozgrywkach jest najważniejszy. Jak już zrobimy swoją pierwszą dziesiątkę, jak już będziemy w jakimś klanie, to właśnie musimy mieć jak najwięcej do roboty, do zabawy, po to właśnie, żeby z gry nie odejść. Tego brakuje w War Thunderze, tak nawiasem mówiąc.
Ale wracając do kolejnych porównań, no tutaj tak jak mówię, grafika niestety w WoCie już jest strasznie przestarzała. Ona już na początku była słaba, ją tam polepszano na siłę. W pewnym momencie doszła do dosyć fajnego poziomu, ale no lata lecą, technologie się zmieniają i to, co jest widoczne w WoCie, mogliście taką grafikę zobaczyć spokojnie 7 lat temu i nie robiła nawet wtedy jakiegoś rewelacyjnego wrażenia. Ja oczywiście WoTa włączam w full detalach, chodzi mi tam w 80 klatkach, więc mogę powiedzieć wam o najlepszej grafice, jaką ta gra dysponuje. Tak samo Art Morpher również włączam na full wypasie, no i nie ma co porównywać, naprawdę. No tutaj nie chcę jakoś zrobić za dużej zawieruchy dla tej gry. Jeśli chodzi o tryby rozgrywki, to tutaj Art Morpher oferuje no coś, czego nie ma WoT i nie wiem dlaczego tak naprawdę twórcy WoTa nie dodali właśnie takich misji. Dużo ludzi lubi grać singla w różne gry i takie PvE właśnie to oferuje, a jeszcze całkiem ciekawie zrobione, daje naprawdę dużo frajdy i wielu graczy, którzy, wiecie jak to czasem jest, nie idzie jednego dnia, pokazujecie czasem, że macie 10 porażek z rzędu czy coś takiego, odpalacie sobie PvE, no i bijecie kompa i wtedy idzie i no jejku, można i tak się troszkę porelaksować, nie zawsze trzeba z ludźmi, ważne, żeby ten tryb był właśnie ciekawie z głową zrobiony, żeby nie był taki monotonny, jednostajny, żeby troszkę się w nim działo, już nie mówiąc o tym, żeby się tam mapy zmieniały, ale chodzi, że nie zawsze taki sam cel, żeby jakaś dynamika tam była i wtedy PvE, no kiedyś tylko było PvE, kiedyś nie było internetu, ludzie grali tylko na kompa i bardzo dobrze się przy tym bawili, dlatego warto tutaj troszkę wrócić do starego oldschoola, na pewno to nikomu nie zaszkodzi, więc tutaj absolutnie na plus. Jeszcze coś włączmy. Niech sobie tam pyka. O, T80, niech jeździ. No i dziwię się właśnie, że konkurencja nie ma takiego trybu, bo mi on się akurat całkiem fajnie podoba. Jeśli chodzi o rozbudowę pojazdów, no to tutaj też o dziwo WoT oferuje naprawdę słabiznę. Art Morpher mnie pod tym względem bardzo pozytywnie zaskoczył. Tutaj mamy tych ulepszeń do czołgów kilkanaście. Naprawdę sporo. Jest, no wiadomo, że tutaj no, bardziej współczesne czasy oferują poza zasłonami dymnymi, aktywną obroną przeciwrakietową, jakimiś sensorami i tak dalej. Wiele rzeczy, których czołgi w czasie II wojny światowej o których mogły tylko pomarzyć, ale i czołgi z II wojny światowej mogłyby mieć o wiele ciekawsze ulepszenia, nie tylko silnik 1, 2, 3, ale można by było naprawdę tam pokombinować, można by było pododawać no, sporo rzeczy, których jest w Art Morpher, mogłyby również śmiało być w WoCie, a nie są. Pomijam w ogóle taki fakt, że te pierwsze czołgi w Armed, nie tylko czołgi, pojazdy w Armed Warfare trzeba odblokowywać przez to troszkę dłużej i więcej się człowiek nimi cieszy, bo w WoCie tak naprawdę jak gramy intensywnie jeden tydzień, to możemy większość osób na premce może nawet wbić 7, ale są tacy, co wbiją 8. No i po tygodniu to jest dla mnie coś nie tak, za szybko to po prostu idzie, powinno to być troszkę bardziej właśnie rozbite na zasadzie, że nie robimy 9 z 8 na 9, nie stoimy w miejscu przez miesiąc, 2, 3, już nie mówiąc z 9 na 10, że niektórzy robią to pół roku, jeśli nie mają konta premium i tak dalej, tylko właśnie te czołgi, pierwsze tiery powinny się robić trochę dłużej, a te ostatnie trochę krócej i ogólnym rozrachunku wychodzi, że żeby zrobić dychę i tak trzeba tam poświęcić, załóżmy, no to tam od ludzi od miesiąca do pół roku, ale właśnie więcej gramy też na tych niższych tierach, a nie od razu przeskakujemy po jednym dniu na 5, bo to naprawdę jakoś jest szkoda po prostu całej tej pracy twórców, grafików, tego całego sztabu ludzi, którzy się męczył, żeby zrobić ten czołg, żeby go ten model w ogóle zgrać ze wszystkim.
pojeździmy godzinę i wchodzimy na następny tier. No to jest dla mnie niepoważne i fajnie jest właśnie, że Armed Warfare przynajmniej na tę chwilę no gwarantuje, wymusza zabawę na niższych tierach troszkę dłuższą. Mi się osobiście to podoba, innym się może nie podobać, ale to są moje odczucia w porównaniu właśnie tych dwóch gier. Sama jazda czołgiem, jak wygląda? No, jeśli chodzi o WOTA, mi się bardzo podobała jazda czołgami z pierwszych gdzieś półtora roku gry. Tam wtedy było czuć, że to są naprawdę pancerne puchy. Jak jechało się jakimś tygrysem dwójką, już nie mówiąc o esetce, to czuło się ten ciężar. A teraz na przykład, co widzę, jak pokazują tutaj co niektórzy youtuberzy, te testy nowej fizyki, no to ja nie wiem, co to się stało, że teraz to się będzie nazywać nie World of Tanks, tylko World of Go-Kart? Nie wiem, o co tu chodzi, albo World of Bicycles, no nie mam pojęcia, o co chodzi. Wygląda, jakby te czołgi dostały wrotki i zaczęły jeździć gdzieś tam, grawitacja nagle została przeniesiona na inną planetę, na taką, na którą jest połowa ziemskiej grawitacji. Te czołgi w niektórych momentach, jak są robione pokazy tych lightów z wyskoków, to prawie samoloty. No to już jakby trochę szybciej leciał, to wydaje mi się, że może polecieć i wylecieć za mapę, no. Czołgi, które ważą, wiecie, tam, no może to są lighty, ale to dalej jest tonaż. Nawet lighty ważą kilka albo kilkanaście ton, a latają jakby były z plastiku, więc mam nadzieję, że takie zmiany w WOTA nie zostaną ostatecznie wprowadzone i troszkę ktoś tam pójdzie po rozum do głowy i nie zrobi z tego już takiej totalnej arcade'ówki dla sześciolatków, bo tak to wygląda. Pod tym względem Armed Warfare wszystko działa jak należy, czołg jak wyskoczy, to walnie o glebę i czuć to i tak być właśnie powinno. No to są naprawdę stalowe kolosy i grawitacja tutaj robi swoje, więc mam nadzieję, że WOT troszkę odkurzy swoją, jeśli chodzi o fizykę, tak bardziej wstecz, wtedy mi się najbardziej podobała, no ale może jest takie zapotrzebowanie wśród graczy, że wolą, żeby to jednak, no nie wiem, iść w ślizgiem, driftować jak w BMC, nie wiem, pozostawię to w waszej ocenie, ale dla mnie to coś jest tutaj nie tak i mówię, ten tryb Armed Warfare mi się 100 razy bardziej podoba, jeśli chodzi o jazdę. Interakcja z otoczeniem. No tutaj już po części mówiłem, że WOT miał wyglądać i właśnie mieć interakcję z otoczeniem bardzo dobrą na tych filmikach, która jest pokazywana, bo aktualnie interakcja z otoczeniem, owszem, jest, te domki tam, które mają być niszczone, są niszczone, co prawda walka w miastach, praktycznie nic nie można zrobić, bo tam prawie nic nie można zniszczyć, więc to mi się akurat słabo podoba. To wiecie, chodzi o realizm. Jak jedziemy czołgiem i jest jakiś budynek, to powinniśmy przez niego przejechać, wyjechać drugą stroną i okej. Ja rozumiem, że przez jakiś konkretny budynek ze stali, żel, betonu, no to tak się już nie zrobi. Ale większość budowli powinna być niszczona. No tutaj Armed Warfare już na dzień dobry oferuje całkiem fajne efekty wizualne, jeśli chodzi o niszczenie i w ogóle tą całą rozwałkę, a ma być jeszcze lepiej. No oczywiście to wszystko bierzemy w cudzysłów, bo tak jak mówię, WOT też obiecywał, że będzie lepiej, tylko nie wiadomo, czy w tym dziesięcioleciu, czy w następnym, dlatego jak będzie, wtedy będziemy oceniać. Mam nadzieję, że twórcy WOTA tutaj mimo wszystko spełnią swoje obietnice, bo wyglądało to bardzo ładnie, bardzo dobrze. To było dograne na tych filmach pokazowych i tego im życzę, żeby właśnie tak to wyglądało i wszystkim graczom. A Armed Warfare, tak jak mówię, no na dzień dobry wchodzą z takim produktem, wiadomo, muszą wchodzić z lepszym produktem niż konkurencja, żeby odbić graczy. I tutaj absolutnie pod tym względem to wygląda lepiej, działa lepiej, no i daje więcej zabawy, no bo można niszczyć naprawdę, naprawdę sporo rzeczy, a ma być jeszcze więcej. Jeśli chodzi o amunicję, kolejny ważny aspekt. No tutaj gold w WOT-cie, no to temat rzeka, wiadomo. No niestety, no to ma swoje plusy i minusy. Wiadomo, że to jest element, który miał
sprawić, że firma będzie więcej zarabiać, prawda? Prowadzenie w ogóle złota za srebro sprawiło, że ta firma Wargaming zarabia jeszcze więcej, bo ludzie muszą kupować premki, muszą kupować czołgi premium, żeby zbierać zwykłe srebro, żeby mieć na złoto. Wiecie, no, to tak się mówi, że nie trzeba tego robić, ale jak na jakimś tam poziomie dużo graczy używa tego złota, no to wy nie używając go macie mniejsze szanse na wygraną i gorzej się przez to też bawicie, więc wprowadzając coś, co jest mocniejsze od zwykłego pocisku, czyli pocisk premium, sprawia, że gra jest już w pewnym sensie pay to win. Niestety, a szkoda, bo przed tym ta gra nie miała takiego, no nie miała żadnej rzeczy właśnie pay to win, a tutaj ma. A jeśli chodzi o Art Warfare, to na razie takich pocisków nie ma i nie są zapowiadane. Są za to zapowiadane kolejne rodzaje pocisków. Już ich mamy trzy bodajże. Niebieski, pomarańczowy i czerwony. Kolorki pamiętam. No wiadomo, że tam przeciwpancerne, odłamkowe i kurczę, wyleciał mi ten trzeci czerwony z nazwy. W każdym razie też jakiś przeciwpancerny, tylko na cele lekkie to było. I to jest bardzo dobry trend, który mam nadzieję, że się utrzyma. Właśnie rozbudowanie rodzajów tych amunicji, dopasowywanie ich do pancerza, jaki będzie w grze występował właśnie. Wiadomo, że w tych czasach tych rodzajów pancerzy jest cała masa i jedne pociski są lepsze na taki pancerz, drugie na inny i daje to dużą możliwość właśnie pokazania skilla, znajomości gry, a to jest właśnie bardzo, bardzo ważna sprawa i w rozgrywkach już na wyższym poziomie będzie premiować lepszych graczy w zauważalny sposób. Co tu jeszcze mamy? Rodzaje pojazdów. No tutaj też Art Warfare poszedł całkiem inną drogą. No wprowadził znacznie lżejsze pojazdy. Pojazdy rozpoznania, pojazdy, wozy bojowe, piechoty. Zostały lekkie czołgi. No ciężkie czołgi zniknęły. Siłą rzeczy nie ma już ciężkich czołgów. Są czołgi podstawowe. One mają cechy czołgów średnich i czołgów ciężkich. Włączymy sobie może ten filmik. I są oczywiście niszczyciele, ale te niszczyciele znacznie różnią się od niszczycieli w wodzie, no z tego względu, że są dosyć słabo opancerzone i tak właśnie być powinno. Tutaj mi się bardzo podoba rola tego niszczyciela. Jest on szybki, może się bardzo szybko rozpędzić. Jest on dosyć słabo opancerzony, ale ma potężne działo i przede wszystkim szybkostrzelne działo. I no rola tutaj tych pojazdów, które są podział, jest po prostu fantastyczna do gier klanowych. Tutaj będzie można robić 1000 razy lepsze walki niż w WoCie, no bo jest 100 razy więcej kombinacji, możliwości tego wszystkiego. Oczywiście jest jeszcze artyleria, więc tych typów pojazdów jest prawie 2 razy więcej niż ma WoT, co daje 2 razy więcej zabawy i to jest dobra droga właśnie. To jest droga, którą WoT również powinien rozważyć, bo były wozy bojowe w II wojnie światowej. Oczywiście ich rola była troszkę inna, ale też w War Thunderze część, to są przeciwlotnicze pojazdy, ale one miały taką amunicję, która była w stanie niszczyć inne pojazdy, oczywiście jeśli tam odpowiednio się ustawić i tak dalej, więc może i tą drogą byłoby warto się zainteresować, czy WoT nie powinien pójść, żeby właśnie urozmaicić i wprowadzić jakiś powiew świeżości, no, ale to wiadomo, to już jest kwestia, co tam twórcy mają w zamyśle i co zrobią. Co my tu jeszcze mamy? Były rodzaje, nowe rzeczy, jakie mają być wprowadzone do Armed Warfare. Będzie wprowadzony ten moduł, który mamy w War Thunderze, że widzimy, gdzie jest rozmieszczona załoga, jaki jest pancerz, gdzie są jakie moduły
w poszczególnym pojeździe. Nie wiem, czemu nie ma tego WOT po tak długim czasie, tylko trzeba korzystać z jakiegoś bzdetnego programiku gdzieś tam. Ludzie muszą w ogóle wychodzić z gry, coś szukać. Nie każdy w ogóle wie, gdzie to jest, to pierwsza sprawa. No tutaj akurat pełna żenada, że to dalej nie zostało wprowadzone, bo zrobienie czegoś takiego przy tej kasie, jaką ma ta firma i tylu ludziach, to powinno im zająć naprawdę krótki okres czasu i powinno to być wprowadzone w jakimś patchu, żeby ludzie nie musieli gdzieś tam biegać i cudować, kombinować i tak dalej. Tutaj War Thunder wyznaczył bardzo, bardzo fajne standardy i Armed Warfare chce te standardy również przenieść do siebie i bardzo dobrze, bo powinno się kopiować dobre wzorce. No, ja jestem absolutnie za, żeby każdy mógł sobie właśnie sprawdzić, gdzie, jak na przykład walczymy jeden czołg z drugim i nie jesteśmy w stanie go zniszczyć, no to włączamy ten tryb, patrzymy, gdzie on ma słabe punkty i następna bitwa już będzie zupełnie inaczej wyglądać i no i o to właśnie chodzi. O to właśnie chodzi, żeby takie rzeczy były. Jeszcze mają być wprowadzone również ślady pocisków. To ma być zaimplementowane w grze, więc będziemy widzieć, gdzie oberwaliśmy. No to jest też oczywiście bardzo ważne dla wielu graczy, żeby było wiadomo, dlaczego przegraliśmy i co mamy chronić, które miejsce w czołgu i tak dalej. Więc to jest super sprawa. Jeszcze coś miało być wprowadzone ciekawego. Rozbudowa zniszczeń, o tym mówiłem. No i ostatnia rzecz, oczywiście wrażenia z gry. No tutaj nie mogę być bezstronny z tego względu, że w Armed Warfare dopiero zaczynam grać. Zagrałem z 250, może więcej bitew i to jest nowość. A wiecie, jak jest z nowościami. No, nowości cieszą, wybacza się wiele błędów dla nowości i tak dalej. Ja w takiego WOTA grałem 3 lata z przerwami, więc no już chcąc nie chcąc troszkę mi się znudził przez taki okres czasu, żeby nie było. Ja uważam WOTA za bardzo dobrą grę, która wprowadziła masę dobrych rozwiązań, które teraz starają się kopiować inne firmy. Jeszcze ktoś mi na koniec tutaj głowy zawraca. No to WOT zawsze pozostanie dla mnie tą grą, która wprowadziła właśnie czołgi w świecie komputerów na wyżyny i sprawiła, że stały się to bardzo popularne gry. Mam nadzieję, że WOT nie spocznie na laurach i dalej będzie świetną grą, a Armed Warfare na razie wydaje mi się bardzo, ale to bardzo godnym rywalem, jeśli chodzi o czołgi. O wiele lepszym niż War Thunder, niestety, no, tutaj jeszcze w tą trzecią grę wmieszam, War Thunder zawiódł na całej linii, nie zrobił żadnego endgame'u, no i to się strasznie, strasznie mści, też jakaś dziwna polityka odblokowywania nowych czołgów była amerykańskich i tak dalej, że trzeba było płacić za wszystko, nie tędy droga, tędy się, jak będą tak dalej robić, to stracą większość graczy i ta gra upadnie, więc Armed Warfare w ogóle na szczęście nie idzie tą drogą, dlatego mam nadzieję, że to będzie bardzo fajna kolejna gra o czołgach, która sprawi, że no wiele, wiele lat będziemy mogli się świetnie bawić. No i cóż, mam nadzieję, że troszkę Wam zakreśliłem obraz tych dwóch gier i takie porównanie wszystkiego właściwie, chyba nic nie pominąłem, co najważniejsze w tych grach i o co chodzi w tych rozgrywkach. Troszkę się pewnie rozgadałem, dlatego wielkie dzięki dla wszystkich, którzy wytrwali do końca ze mną. I no cóż, Armed Warfare rusza już niebawem, ten stres test, później open beta. Zapraszam wszystkich serdecznie. Sami będziecie mogli sprawdzić, czy gra jest warta waszego czasu i czy będziecie się przy niej świetnie bawić. Wielkie dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć.